Jak wszyscy wiemy, rok 2022 no był trudnym rokiem dla gospodarki. Mieliśmy do czynienia z inflacją, rosnącymi stopami procentowymi, spadkami na giełdzie. Wszystko to wpłynęło na wiele firm i przedsiębiorstw, powodując, że wiele z nich ograniczyło zatrudnienie w związku z napotykanymi trudnościami. Niestety, no masowe zwolnienia są trudnym, ale powszechnym zjawiskiem w świecie biznesu. Nie jest to dla nikogo przyjemny temat i mam nadzieję, że nigdy nie będziecie Państwo musieli korzystać z tych informacji. Ale niestety jest to rzeczywistość, która dotyka obecnie wielu ludzi. Warto zastanowić się, co możemy zrobić, aby przygotować się na potencjalne zwolnienie. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to odłożyć trochę pieniędzy i stworzyć tak zwany safety net. Jeśli zostaniemy zwolnieni, naszym priorytetem będzie dysponowanie środkami na utrzymanie do czasu znalezienia nowego zatrudnienia. Powinniśmy więc stworzyć listę potencjalnych funduszy, z których możemy skorzystać w takiej awaryjnej sytuacji. Powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie nasze zasoby, konta bankowe, inwestycje, konta emerytalne, karty kredytowe i wszystkie inne, które możemy użyć do uzyskania dochodu. Następnie powinniśmy ustalić, które fundusze powinny zostać wykorzystane w pierwszej kolejności, a które tylko w ostateczności. I najłatwiejszymi źródłami wypłaty są prawdopodobnie konta czekowe i oszczędnościowe, a także wszelkie środki pieniężne zgromadzone na kontach inwestycyjnych. W przypadku kont emerytalnych powinniśmy zachować ostrożność, gdyż wybierając pieniądze z tych kont będziemy musieli zapłacić podatek i niekiedy też karę za wczesną dystrybucję. Następnym krokiem jest ustalenie, jak długo te fundusze faktycznie nas utrzymają w okresie bezrobocia. Musimy przeanalizować nasz budżet i nasze wydatki. Porównując nasz nowy dochód i wydatki, dostaniemy obraz, jak długo możemy pozwolić sobie na pozostanie na bezrobociu. Idealnym rozwiązaniem jest oczywiście znalezienie nowej pracy, ale nie zawsze jest to takie proste. Więc teraz skupmy się na tym, co należy zrobić, jeśli tak faktycznie się stanie. Pierwszy krok to wdrożenie naszego wstępnego planu. Wstępny plan staje się teraz planem działania. I plan działania obejmuje trzy oddzielne obszary. Po pierwsze, podejmujemy natychmiastowe kroki, które zapewnią nam i naszej rodzinie stabilność finansową na czas bez pracy, czyli uruchamiamy środki awaryjne i składamy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Następnie rozważamy bardziej długoterminowe konsekwencje zwolnienia, takie jak na przykład zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego. I ostatnia płaszczyzna to planowanie taktyczne, gdzie możemy wykorzystać nasze bezrobocie, aby poprawić swój plan emerytalny i na przykład stać się bardziej efektywnym podatkowo. Wykorzystując nasze niższe dochody, możemy dokonać konwersji ROF i przenieść część funduszy z tradycyjnego konta IRA na ROF IRA. I w efekcie, kiedy przejdziemy na emeryturę, będziemy mogli korzystać z tych funduszy bez martwienia się o podatek. Dodatkowo, nie będąc już związanym z naszym pracodawcą, mamy możliwość przeniesienia naszego planu 401k na konto IRA, co może zapewnić nam dużo lepsze opcje inwestycyjne. Więc jeśli macie Państwo pytania odnośnie swojej aktualnej sytuacji finansowej, zapraszamy do Financial Wealth Alliance. Nasz numer 847-312-3454. Zachęcamy też do polubienia naszej strony na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse oraz śledzenia naszego bloga na YouTube też o nazwie Zaplanuj Finanse.